Siemanko, smok akwariowy z tej strony. No, przyszła do mnie ta paczka od pana rybki. Z grubsza już otworzyłem, żeby nie hałasować, bo młody śpi. No i zaraz zobaczymy, co mi tam wysłał, ale widzę, że zapowiada się ciekawie. Tu widać kawałek mojej żony, będzie mi pomagać. No i dobra, jedziemy. Pierwsza rzecz. Filterek kaskadowy, no. Na pewno go zamontuję. 250 w tym drugim akwarium małym jako wspomagacz. Także spodziewajcie się, że na następnym filmie będzie pokazane jak, co i jak. Dobra. Co my tu jeszcze? Melisa z pomarańczą. O panie, to chyba na uspokojenie. No dobra, może się kiedyś przyda. Proszę bardzo. Co to jest? Wow, Mariusz, postarałeś się. Młody jak wstanie, to będzie się cieszył. Patrzcie, całe trzy sztuki. Nóweczki. Ferrari. Ferrari, no. Fajne, mały jak wstanie, będzie się cieszył. Panelin. Lepiej. Zawsze taki chciałem. U was tam w Gliwicach jest trochę taniej. To jak u mnie będzie Domestos na promocji, to też ci kupię i ci wyślę. Zawsze parę groszy zostanie. Przyda się, przyda. Co my tu jeszcze mamy? Co to jest? To jak się nie mylę, tabletki dla glonojadków, spirulina. Co ty mi tu wysyłałeś? Ognista przyprawa z kamisa. No, lubię pikantnie. Też się przyda, trzymaj. Co mi tu jeszcze wysłał? O, widzę, że czytasz komentarze. To na pewno też się może przydać, bo już niektórzy mi zalecali. Także niech będzie. Widzę, że z jajem trochę ta paczka. Co tu dalej mamy? Co to jest? Perfumy. O, lekko używane, ale jeszcze się psiknę. Widzisz, moja kulka się nie przydała, ale twoje perfumy się przydadzą. Ale jest świrem. Pogięło cię? Chłopie. Zobaczcie, nawet chodzi. Z papierami. Nie no, Mariusz, trochę przeleciałeś. To chyba Mikołaj wczesny. Chyba tak. Poleciałeś grubo, widzę. Coś ty tu jeszcze nawysyła. Co to mamy? Mikrowid. Na pewno się przyda. Pojemnik na moc, no. Można do akwarium, można do pojemnika. No, też mi się na pewno przyda do rozrabiania różnych mieszanek. Grubo. Co on tutaj wysłał? Nie wezmę to. Budzik, no, powiedzieć chłopowi, że się do roboty spóźniłem. Z baterią. Jeszcze z baterią, ale jesteś wariat. Dzięki. Telefon, rewanż. O, panie, widzę, że to już lepszy bajer. Włączy się? Pewnie się włączy. Super. To jest już normalnie cud techniki. Taką książkę już posiadam. Także po prostu skompletuję, dam chyba ją kumplowi, a sobie zostawię moją. Zobaczę, która jest w lepszym stanie. Co on tu? O! Kostki wołowe. Rozumiem, że wpraszasz się w niedzielę na rosół. Dobra, nie ma tematu, zrobię. Uważaj, bo to jest jakieś... Rybki od pana rybki, masakra. U mojej babci takie stały kiedyś na regale. Czekaj, bo coś mi się tu ostrość popsuła, pokaż je. No ładnie, na pewno będą stały w jakimś honorowym miejscu. Patrzcie, ile tego jest. Trochę tego wysłał. I? Co to była kostka? No to już się domyślam, co to jest. Możesz, Ania, otworzyć. Wiecie, co to jest? To jest pałka teleskopowa. Do pracy w sam raz. Nie udasz.
Nie, nie będziemy jej otwierać, chociaż... O, widzicie? Przy okazji widać, co mały robi w domu. Lekki bajzelek. Także dzięki, przyda się. No i to by było tyle. Taka paka od pana Rybki. No trochę, Mariusz, powiem ci, że poleciałeś. Zwłaszcza z tym zegarkiem. No ale no co, każdy widzę będzie zadowolony. Trochę kostek rosołowych, płyn od podłogi, mydełko. Także dzięki. No i co jeszcze mogę powiedzieć? No nie spodziewałem się, że będzie aż tyle rzeczy i aż takich rzeczy. Także dzięki, Mariusz. Paka jak najbardziej. Mi się podoba. No i co? I następny film. Pokażę, jak chodzi ten filterek od ciebie, bo tam miałem zamontować właśnie drugi film. I już wiem, jaki tam będzie. Zobaczymy, jak on się sprawuje. Także w następnym odcinku po prostu będę pokazywał, jak się spisuje ten filtr od Mariusza. Dzięki. Chciałem jeszcze pozdrowić tego chłopczyka z kanału, co nagrywa z tatą. Ruda, Zuza i Piotrek Akwarystyka, czy jakoś tak. Dzięki za te pozdrowienia. Miło mi było. I co jeszcze? No i w tym odcinku to by było na tyle. Paczka ciekawa trochę z jajem, ale na pewno rzeczy się przydadzą. Dobra, pozdrawiam was, hej.